Grafologia to badanie związków między charakterem pisma, w szczególności podpisu, a osobowością autora. Każdy z nas ma unikalny podpis i według ekspertów z tej dziedziny jest on zwierciadłem naszej osobowości. Przekonajcie się, co mówi o Was Wasz autograf. Grafologa interesują specyficzne elementy sygnatury. Przede wszystkim. 1. Czytelność. Jeżeli patrząc na podpis można wyraźnie odczytać imię i nazwisko, oznacza to, że jego autor jest osobą bezpośrednią, szczerą, otwartą i prawdopodobnie nie ma nic do ukrycia. Jeżeli podpis jest nieczytelny, jego autor może odczuwać strach przed autorytetami i bliskością, jak również brak pewności siebie i niską samoocenę. Może również mieć coś do ukrycia. 2. Kompletność. Niektórzy w podpisie umieszczają tylko inicjały, przydomek albo imię zakreślone linią. Niepełna sygnatura wskazuje na osobę silną i niezależną, ale ceniącą prywatność. Sugeruje także sprawność w działaniu i rzetelność. Idealny członek zespołu do organizowania dużych projektów w pracy. 3. Kąt nachylenia. Podpis ze skrzywieniem ku górze to cecha ludzi dynamicznych, ambitnych i pełnych życia, dla których kariera zawodowa jest bardzo istotna. Informuje też o niecierpliwości. Jeśli nachylenie ku górze jest szczególnie wyraziste, taka osoba jest ambitna również w życiu osobistym. 4. Rozmiar liter. Duży rozmiar liter to przejaw wylewności i pewności siebie, czasami przesadnej. Idąc tym tropem, pismo drobne jest rzecz jasna cechą osób oderwanych i niedostępnych, bądź takich, które nie wykorzystują swojego potencjału. Co ciekawe, introwertyk może bezwiednie nadmuchiwać swoją sygnaturę w podświadomej próbie zwrócenia na siebie uwagi. A jak to wygląda u Was? Czy grafolog trafnie odgadłby cechy Waszego charakteru? 5. Treść podpisu. Jeśli ktoś podpisuje się imieniem i nazwiskiem, ale to pierwsze jest większe i przyćmiewa drugie, to oznaka niezależności. Taki człowiek wysyła w ten sposób informację, że chce być odbierany jedynie przez pryzmat swojej osoby. Dla niego imię jest bardziej znamienne i właściwe komuś niż nazwisko. To też przywiązuje do niego większą wagę. 6. Proste i zaokrąglone litery. Podpisy, które składają się z bardzo zaokrąglonych liter, z reguły wskazują na osoby sympatyczne, które mają dobry nastrój i wyczucie stylu. Są żywiołowe i prowadzą bogate życie towarzyskie. Z drugiej strony podpisy sztywne i kanciaste mogą sugerować osoby o mocnym charakterze i zdyscyplinowane, które przekładają poważną dyskusję w doborowej grupie nad aktywność, która mogłaby się negatywnie odbić na ich wizerunku. 7. Wygląd wielkich liter. Jeśli majuskuły w Waszym podpisie są kilkukrotnie większe niż pozostałe litery, macie prawdopodobnie wysokie mniemanie o sobie i nie przyjmujecie krytyki. Jeśli wszystkie litery są tej samej wielkości, cechujecie się skromnością i bierzecie pod uwagę zdanie innych. Jeżeli Wasze wielkie litery plasują się gdzieś pomiędzy tymi dwiema skrajnościami, macie poczucie własnej wartości, ale jednocześnie twardo stąpacie po ziemi i nie dajecie się ponieść arogancji. Krótko mówiąc, możecie się pochwalić zdrową samooceną. 8. Wyrazistość pisma. Chodzi tutaj o nacisk długopisu lub pióra na papier. Przesadny nacisk to przejaw silnego, a wręcz apodyktycznego charakteru. Jak mawiają, macie temperament. Natomiast delikatny podpis sugeruje, że jesteście spokojni, bezkonfliktowi i dobrze odbierani w towarzystwie. 9. Finezyjne ozdobniki. Czy Wasze kropki nad i mają kształt serduszka? Wspaniale, ponieważ oznacza to, że jesteście kreatywni i lubicie wyrażać się na papierze. Artystyczne zakrętasy i upiększania odzwierciedlają bogatą fantazję, myśli kłębiące się Wam w głowie. Natomiast podkreślenia ujawniają osobę stanowczą, do której inni sięgają po radę i przywództwo. Ale nie martwcie się, jeśli podpisujecie się zwyczajnie bez żadnych dekoracji, dowodzi to Waszej przejrzystości i wiarygodności. 10. Równość i stała linia. Jeżeli litery Waszej sygnatury są tego samego rozmiaru,
a do tego napisane w równej linii, jesteście bardzo opanowani i trzymacie emocje pod kontrolą. Cechuje Was wyważenie i bez trudu znajdujecie czas zarówno na pracę, jak i na rozrywkę. Harmonijnie łączycie też skromność z pewnością siebie. Ale na podpisie się nie kończy. Grafologia zajmuje się szeroko zakrojoną analizą naszego codziennego stylu pisma. Pochylenie. Pismo pochylone w prawo zdradza, że jesteście otwarci na ludzi i świat oraz gotowi na wyzwania. Z kolei pismo pochylone w lewo wskazuje na indywidualizm i samodzielność. Brak nachylenia charakteryzuje osoby kierujące się w życiu logiką, praktyczne, potrafiące trzymać nerwy na wodzy i nie okazujące otwarcie uczuć. Pętelki. Pętelki, szczególnie w małych literach L i E, wiele mówią o Waszych uczuciach. Ściśnięte pętelki w L-kach sugerują nerwowość i stres. Z kolei brzuchate L-ki świadczą o spontaniczności, rozluźnieniu, bujnej wyobraźni i ekspresji. Wąskie oczka w małej literze E wskazują, że jesteście nastawieni sceptycznie i pozostajecie w cieniu konfliktów i konfrontacji. No i wreszcie pełniejsze E oznacza, że uwielbiacie próbować nowych rzeczy i staracie się mieć zawsze otwarty umysł. Litera S. Jeżeli Wasze litery S są równo zaokrąglone, nie lubicie konfliktów i dążycie do kompromisów. Natomiast ostro zygzakowate S-ki zdradzają naturę ambitnego intelektualisty szukającego wyzwań. Jeżeli w słowie zawierającym więcej niż jedną S-kę zmieniacie styl pisania tej litery, oznacza to, że jesteście wszechstronni, macie liczne zainteresowania i obracacie się w wielu kręgach towarzyskich. Odstępy pomiędzy słowami. Duże odstępy charakteryzują osoby, które cenią sobie samotność, kochają przestrzeń i indywidualizm. Małe odstępy świadczą o potrzebie bliskości. Litery i słowa ściśnięte razem do tego stopnia, że ciężko je rozczytać, mogą sugerować nachalność, zarzucanie innych swoją obecnością i uczuciami. Kreska nad T. Długa kreska nad literą T wskazuje determinację i entuzjazm, ale również zaciętość. Krótka natomiast może oznaczać, że jesteście leniwi. Kreska stawiana wysoko dowodzi, że jesteście ambitni i stawiacie przed sobą wiele celów. Kreska stawiana nisko, no chyba się domyślacie, wskazuje na coś zupełnie przeciwnego. Brak aspiracji i apatię. Kropka nad i. Kropka umiejscowiona wysoko wskazuje na dużą wyobraźnię. Natomiast blisko trzonka litery na racjonalne podejście do rzeczywistości i znaczne umiejętności koncentracji. A czy stawiacie kropkę po lewej czy prawej stronie względem trzonka? Jeśli po lewej, grafolog powie Wam, że jesteście niezdecydowani i prokrastynacja nie jest Wam obca. Ale odłóżmy to na później. Praworęczni. Stanowicie większość. Można pokusić się o stwierdzenie, że świat powstał dla Was. Od szkolnych ławek i zeszytów po myszki komputerowe i klamki. Dosłownie wszystko. Jako osoby praworęczne cechuje Was pewność siebie i praktyczność. Jesteście wzrokowcami, czyli łatwo przychodzi Wam nauka przez patrzenie i czytanie. Macie też genetycznie mniejsze skłonności do zaburzeń lękowych i depresyjnych. Jakby tego było mało, posiadacie duże umiejętności językowe i komunikacyjne, a także żyjecie dłużej. Wszystkie te smaczne kąski były przekazywane w toku ewolucji przeważnie praworęcznym pokoleniom. Naturalna selekcja. Leworęczni. Na koniec to dziwne stworzenie zwane mańkutem. Tylko 10% populacji jest leworęczna. Leworęczni sprawniej przetwarzają informacje i częściej bywają geniuszami. Ogólnie rzecz biorąc, osoby leworęczne są bardziej kreatywne, ekspresyjne i mają talent do nauk humanistycznych. Z drugiej strony, bardzo często cechuje je wybuchowy temperament i trudniej przychodzi im odnoszenie sukcesów finansowych. Ale za to mają swoje święto – Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Ha! Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Ale nie stawiajcie jeszcze kropki. Mamy dla Was mnóstwo ciekawych filmików. Wystarczy, że klikniecie jeden z proponowanych. Życzę miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.